Kościół, do ci dom, dom ci jagódce słonecka, bo ja cię kocham, bo ja cię kocham, bo ja cię kocham, bo ja cię kocham, o, 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 bo ja cię kocham. Zimową aurę. Wszyscy razem bawmy się wspólnie. My na scenie, wy pod sceną. Lecimy z kolejnym numerem. Pochwistani prosto z Łącka. Lecą z wam dla was z numerem Zgubiłaś mi się moja mała Małgorzato. Sam, co robić mam i dokąd iść? Gdzie jesteś, miła ma? Odnaleźć się nie umiem. Rączki, rączki! Zabrać cię z daleko, stąd na inny ląd. Jedziemy! Zgubiłaś mi się, moja mała Małgorzato. Piękna pigarko, najpiękniejsza, jaką znam. Chyba urody zgrałaś najspanialszy kwiatą. Pod rozpalonym niebem, nadzieją w sercu błąka cię, nie wiedząc gdzie. Lecz serce mówi mi, że wkrótce znajdę ciebie. Ze szczęściem będziesz mi na wszystkie dni. Zgubiłaś mi się, moja mała Małgorzato. Piękna pigarko, najpiękniejsza jaką znam. We'll be right back.
jest to. Jesteście wielcy. Jest zimno, ale damy radę wspólnie. Słuchajcie, był ktoś z was kiedykolwiek w Łączku? Już nie macie naprawdę gdzie jeździć. Nie, żartuję. W Łączku jest super, bo w Łączku jesteśmy my przede wszystkim. Także dajemy radę. W Łączku generalnie produkuje się śliwowice, taki trunek na rozgrzewkę. Mieliśmy wam przywieźć, ale wiecie jak to jest, droga daleko i wszystko się wylało, także musicie się grzać własnymi specyfikami. Ale nic, lecimy dalej. Kolejny numer będzie o miłości, bo my generalnie bardzo kochliwi jesteśmy i miłość propagujemy wszędzie. Dlatego teraz utwór Lekcja Miłości dla wszystkich zakochanych. Z pełną odpowiedzialnością, jakby ktoś teraz chciał uklęknąć i swojej drugiej połowce powiedzieć, że żeby została z nim na całe życie, z pełną odpowiedzialnością mówię, nie róbcie tego. Żartuję. Jedziemy. Każdy zna refren i może zaśpiewać go razem wspólnie z nami. Racibusz, dajmy pały na lecimy! A będzie, to będzie, to będzie to lekcja miłości, ta pierwsza lekcja. I teraz wy, wszyscy razem, Racibusz, jedziecie! A będzie... Dobrze! Jedziemy wspólnie! Zepsułaś się, farelka?
nigdy nie działała. Trzeba się grzać od środka, nie ma innego wyjścia. Kuba, skoczy tam do busa. Kuba, chipnij sobie do busa. Słuchajcie, moi mili, zagramy teraz troszkę wolniej. Wiem, że jest zimno, trzeba chipkać i tak dalej, ale trzeba też się uspokoić, żeby krew zaczęła pomału krążyć. Kolejny utwór w taką ciszę. Paweł nawet zaczął fujarki grzać na ogniu. Paweł, tylko nie dokładaj do pieca, bo szkoda byłoby tych fujarecek. Paweł generalnie gra na gałęziach różnego kalibru. Szczególnie najbardziej mi się podoba, jak przy ustach ma czarną fujarkę. No słuchaj, no najbardziej erotyczny instrument w całej kapeli. Tak jest. Instrument typowo pasterski. Jak dawniej paszli łowiecki, to na takich fujareckach właśnie grali. Nie przedłużając, lecimy w taką ciszę. Odeszło jak wiatr, czego najbardziej w życiu mi brak. W taką ciszę, wszystkie gwiazdy na niebie wyliczę. Ciebie wołam, ale cisza i pustka dookoła. We'll be right back.
Okej. Słuchajcie, lecimy dalej. Kolejny utwór musicie razem z nami rozpędzić. I ten kawałeczek specjalnie dla was zaśpiewa Jakub Kulasik. Zróbcie dla niego jakiś hałas. Nie trzeba. Thank you. Tak jest, niech chłopak ma coś z życia. Możecie popatrzeć, na jego kapeluszu widać taki piękny czarny róg. Dawniej to była zdobycz jakaś tam myśliwska. Górale mieli, nie wiem, zęby, na przykład wilka albo niedźwiedzia i tak dalej. To akurat w tym wypadku Jakub to jest jego ósemka. Wczoraj rwana. Tak jest. Taki rogoc. Słuchajcie, lecimy z kolejnym utworem. Mama Maria ma. Ale do tego potrzebujemy wszystkich waszych dłoni. Przód, tył, lewo, prawo, bardzo proszę o podniesienie dłoni. Rozpędzimy ten kawałek wspólnie. Mam nadzieję, że na każdym refrenie będziecie klaskać. Wiem, że jest zimno, ale to pomoże. Jakub, jesteś gotowy? Ready. Jedziemy. Mama ma. I rączki. Mama Maria ma. Wszyscy. Mama Maria ma. Słuchajcie, dziewczyny, są to jakieś szalone panie, czy nie ma? Jeszcze raz zapytam, czy są to jakieś szalone panie? Która była najgłośniej? Która gdzieś tutaj?
Tu, o jest, jest. Jak ty masz na imię, jak? Andrzej? Takie sytuacje się zdarzają, słuchajcie. Ale nie z nami te numery. Zagramy specjalnie dla was, dziewczyny. Hej, szalała, szalała, hej, rybecka za wodą. Z taką małą filmową, muzyczną blendą. Mianowicie Samotny pasterz, utwór, którego pięknie, moim zdaniem pięknie oczywiście zagra dla was Paweł na swoich przepięknych fujarkach. Dlatego możecie go zachęcić gromkimi brawami. Hałas dla Pawła! Tak jest. Nie, no, zaczynamy. Może się uda. Jak playback wejdzie dobrze w rytmie, to będzie git, nie? Ja będę poprosił panie realizatorze o fujarkę taką, tak jakieś rewerby, pogłosy, efekty, żeby było tak ładnie. Dziękuję. Tak ładnie i przyjemnie. Lecimy. Szalała. Hej, rybecka za wodą, na, 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 na. Ale ją nie będę, ale ją nie będę. Hej, dziewczynko, za tobą nie. Ale ją nie będę, ale ją nie będę. Hej, dziewczynko, za tobą. Szalała, szalała. Hej, boję się pić ciało. Ale ją nie będę, ale ją nie będę. Hej, bo dziewcą nie mało. Nie mało, nie. Ale ją nie będę, ale ją nie będę. Hej, bo dziewcą nie mało. I proszę powie solo. We'll be right back.
Somocorne Łódzka. Tą dziewczynkę kocham, tą dziewczynkę kocham, hej, Somocorne Łódzka. Słuchajcie, Kołłącka, dziękujemy, dziękujemy przede wszystkim. Kołłącka jest taka niewielka albo i wielka wioska romska, cygańska. Nie wiem, macie tu Romów czy nie macie? Nie macie, słuchajcie. My mamy Romów i po raz pierwszy doszło do takiej sytuacji, że to my coś im ukradliśmy, a nie oni nam. Mamy specjalnie od nich zapożyczony utwór My Cyganie, co pędzimy razem z wiatrem. Nie wiem, czy znacie? Zaśpiewacie razem z nami? Słuchajcie, ja myślę taki kawałek ma anegdotkę o Romach. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. Wiecie, czemu nie wolno się śmiać z cygana, który przewróci się na rowerze? Bo to może być twój rower. Pół serio, pół żartem. My cyganie, co pędzimy na rowerze? Trojga na mnie, ja!
Cesariany, bajka trojka namienia. Dobre. Teraz będzie coś takiego, może innego, w klimacie może nie romskim, ale może przejdziemy do takiego... Lubię tańczyć, może? Dawidku, ja myślę, że jako, że to są kuzyni naszego kontrabasisty, nasz altówkarz, Dawid, no i skrzypek Błażej. Słuchajcie, no rodziny się nie wybiera, no niestety. Oni zaczną ten utwór, to jest taki utwór, który... Wybił chyba największą ilość wyświetleń w naszym całym... Może nie wypił, ale wybiło. Ty żeś już chyba wypił. My jeszcze nie. Ale naszym starym YouTubie miał najwięcej wyświetleń. Tak, w ramach ciekawostki, żeby coś tam przegadać. Całe 3000. Żniemy. Możecie ich zachęcić, zróbcie jakiś hałas dla moich kuzynów! Trema, macie to? Dobra, jedziemy. Słuchajcie, można uruchomić rączki, bardzo proszę. Naprawdę ten utwór jest bardzo ciekawy. Myślę, że wspólnie go nakręcimy. Zatańczy, proszę.
Słuchajcie, jeszcze korzystając z okazji, chciałbym pozdrowić tutaj nasze dwie koleżanki, które specjalnie przyjechały z Łącka, czyli Natalę i Zosię. Pozdrawiamy was, dziewczyny. Słuchajcie, ja myślę, że możemy jeszcze raz wspólnie zaśpiewać refren. Lecimy cały Racibórz! Lubiła tańczyć, pełna radości, tak. Ciągle goniła wiatr, spragniona życia wciąż, zawsze gubiła to. Spróbujcie teraz wy wszyscy razem! Nic nie rozumiałem. Słuchajcie, wiem, że jest zimno, ale spróbujmy jeszcze raz. Zaśpiewamy refrenik. To jest taki pomysł, żeby go zaśpiewać szeptem. Umiecie mówić szeptem? Dacie radę? Racibórz, bardzo cichutko, tak żeby nie pobudzić sąsiadów. Jedziemy z refrenem. Spróbujcie teraz wy, bardzo cicho jedziecie. Słuchajcie, jest zimno, dlatego wjeżdżamy. Może troszeczkę zmienimy klimat na taki letni, żebyście poczuli, że niedługo będzie lato. Dokładnie. Nad jeziorem cię poznałem. Kawałeczek bardzo promienny, pełny uczuć i miłości. Jakubowi... Jakub uciekł, bo niestety mu opadł strój w skrzypcach. Nie, że tam... No i musiał go nastroić. Zaraz przyjdzie, a my lecimy nad jeziorem. Cię poznałem. Śmiało można tańczyć, moi mili. Yeah.
raczej bo zróbcie jakiś kawał! Dziewczyny, jak się bawicie? Wszystkie panie piszą! Teraz panowie, wszyscy panowie buczą! Dobrze! I wszyscy! Rączki! Wody noce nad jeziorem złączyły nas i jeszcze kiedyś, kiedy zrócą. Spróbujecie? Racibu! Jedziecie, teraz wy! Słuchajcie, Pogwizdani to taka grupa muzyczna, która nie tylko coveruje polskie kawałki, bo mamy Jacoba, który wrócił z Ameryki, jak już to wspaniała pani wcześniej prowadząca powiedziała. I zaśpiewa specjalnie tutaj, dla was specjalnie po amerykańsku. Seven Nation Army, let's go! I'm gonna fight them all. A Seven Nation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And the message from my eyes says seven nation. Yeah.
zwrotka. Ona jest dość prosta. Myślę, że każdy ją zna, a na pewno każdy ogarnie. Proste słowa. To znaczy, może nie słowa, samogłoska tylko jedna. O! O, 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 o. Zaczynamy. O, 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 o. Idziecie! Dobrze. Słuchajcie, skoro już wkroczyliśmy w te klimaty amerykańskie, anglojęzyczne, to nie może tak się skończyć szybko. Także Jacob, jeszcze wykorzystamy ciebie na jeden utwór. No i już taki już powoli ostatecznie, bo wiecie, dość zimno jest, trzeba powoli się zbierać ku zagrodzie, ale to jeszcze zanim to nastąpi, to Jacob, let's go! When the night has come. My na sam koniec zawsze się przedstawiamy, mamy taki zwyczaj, no ale jak już pani przedstawiła nas wcześniej, to nie wiem, co jeszcze mogę dodać, ale dość dużo się zmieniło, bo coś się to jest jeszcze zmieniło. Więc zacznę od mojej prawej strony. Na pierwszych skrzypcach, podobno najbardziej przystojny, na pewno łamacz damskich serc, kobiet wieku od 16 do 64 lat, Błażej Pugwizd. Na największym instrumencie, zwany kontrabasem, postać najbardziej wykształcona z całej kapeli. No niestety, nie muzycznie. Magister, inżynier budownictwa, na co dzień przyjmujący swoje prywatne przygodnie ginekologicznej. Janusz Pieszkała! Całkowicie lewej stronie, z wyrwaną ósemką na kapeluszu, postać najbardziej tęga z całej kapeli, no jak już pani wspomniała wcześniej, Jacob wrócił z Ameryki 5 lat temu, 28 kg grubszy i aktualnie promuje zdrową żywność w Polsce. Jacob Kulasik!
Na akordonie specjalnie dla Państwa Sławka poznaliśmy 4 lata temu, jadąc na jeden z pierwszych koncertów. Siedział na przystanku taki, no nie za ładny, nie za brzydki w sam raz. I do dzisiaj jest najczęściejszy z całej kapeli, jest naszym kierowcą. Aktualnie pracuje jako organista w łódzkim kościele. Sławomir Brzyska! Na instrumencie perkusyjnym postać dość znana w całej Małopolsce. Otóż Dominik ma taki dar, wielki dar do poznawania nowych języków obcych. Co koncert, co pozna 3 dziewczyny, to no znów 3 języki nowe obce. Dominik Ślina-Łużny! To jest solo. Na tuce węgierskiej, no słuchajcie, no dla Dawida kapela to jest tylko przykrywka. Na co dzień występuje w filmach dla dorosłych i może go zobaczyć po 22 w telewizji całodobowo na Pornhubie. Dawid Wynostek, 18,5 cm. Oczywiście w nadgarstku. No i najstarszy z całej kapeli, czyli ja, Paweł, mam lat 21. Jestem na 2 roku seminarium duchownym w Tarnowie. Ale dorabiam sobie jako stripteaser na wieczorach panińskich. Dziękujemy serdecznie, pogwizdanie z Łącka. Mamy jeszcze 3 zwrotkę tego kawałka Stand By Me. Przetłumaczyliśmy specjalnie na język polski angielskie słowa, na taki góralski polski język. Także kto zna amerykański, niech słusznie i bacznie słucha, czy oby na pewno wszystko się zgadza. Dla nas to tłumaczenie jest jak najbardziej poprawne. Lecimy, panowie. Gotowi? A teraz idziemy na jednego, szalona pani, drogi kolego, idziemy wódkę pić. I oczywiście dziękujemy serdecznie za zaproszenie nas do was. Mamy wielką przyjemność zagrać tutaj na tym 31. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mamy nadzieję, że dorzucicie jeszcze więcej tych dudków do tych puszek i nazbieramy całkiem sporą sumę. Słuchajcie, my jeszcze z naszej strony chcielibyśmy was zaprosić na nasze Facebooki, na nasze YouTube'y, Dawid na swojego RedTube'a, no i na naszego Instagrama. Trzymajcie się gorąco! Się tu przydała, ale my tutaj, no, to będzie chyba bis. Mamy Raciborską, także dajemy radę. Proszę. A tu proszę, bardzo podobało się? No to jak się podobało, to co? No coś słabo, jeszcze raz. Trzeba się zdecydować, albo pogwizdanie, albo jeszcze raz. No chłopaki, przy takim aplauzie, czy coś się tam jeszcze znajdzie?
Dobry wieczór. My się nazywamy Pogwizdani i będziemy grać do 6 rano. Poszły dwie koperty. Tak jest, dwie koperty poszły, także... Nie no. Nie wiemy jeszcze, czy pełne, także... Nie, nie, dzisiaj szczytny cel. Lecimy z ostatnim utworem dla wszystkich naszych fanów oraz naszych najpiękniejszych pań, dziewczyn. Czyli najpiękniejsza dziewczyno o włosach. Blond! Ale zróbcie jakiś wielki hałas! Tak jest, jedziemy! W Warszawie na Starym Mieście spotkałem ją w środku dnia. Nie było dane mi jeszcze widzieć tak pięknej jak ta. Był grudzień, była sobota. Mój los i losem się dwie, a na jej jaskawych włosach zmienił się tylko śnieg. Najpiękniejsza dziewczyno o włosach blond. Zabierz mnie proszę daleko stąd. Zabierz mnie dziś na nieznany ląd. Najpiękniejsza dziewczyno, o włosach blond. Zabierz mnie proszę daleko stąd. Zabierz mnie dziś na nieznany ląd. Najpiękniejsza dziewczyno, o włosach blond. Dla mnie nie ma już innej, to moja droga do gwiazd. Przez tamtą zimową dziewczynę, inaczej płynie mi czas. W Warszawie na Starym Mieście, lub przeczą mnie liczy znów. I w moim sercu jest miejsce dla jednej, jedynej i już. Najpiękniejsza dziewczyno o włosach blond. Zabierz mnie proszę daleko stąd. Zabierz mnie dziś na nieznany ląd. Najpiękniejsza dziewczyno, o włosach blond. Zabierz mnie proszę daleko stąd. Zabierz mnie dziś na nieznany ląd. Racibórz, jeszcze raz wielkie dzięki za zaproszenie, za świetną zabawę. Jesteście naszą najlepszą publicznością dzisiaj. Jedziemy z refrenem, rączki w górę! Najpiękniejsza dziewczyno o włosach blond. Zabierz mnie proszę daleko stąd. Zabierz mnie dziś na nieznany ląd. Spróbujecie teraz wy, po raz ostatni. Najpiękniejsza dziewczyno. Jedziemy razem, wszyczka! Najpiękniejsza dziewczyno, o włosach blond. Zabierz mnie proszę daleko stąd. Zabierz mnie dziś na nieznany ląd. Najpiękniejsza dziewczyno, o włosach blond. Najpiękniejsza dziewczyno, o włosach blond. Zabierz mnie proszę daleko stąd. Zabierz mnie dziś na nieznany ląd. Dzięki wielkie, trzymajcie się gorąco. Możemy sobie zrobić wspólne zdjęcie, co wy na to? Chodźcie tu bliżej nas, pstrykniemy sobie foteczkę.
Czy. Ale chodźcie, że bliżej jeszcze coś. Tak, żeby było...